Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zafiksowany. Dzisiaj mam ogromną przyjemność, ogromny zaszczyt gościć księdza Łukasza Leonkiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ksiądz Łukasz Leonkiewicz to doktor filozofii, absolwent Instytutu Filozofii UW oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, filozof i teolog prawosławny. Jak ksiądz jeszcze chciałby uzupełnić te informacje na swój temat? No, ja uważam, że dzisiaj w szczególności księża powinni uzupełniać każdy swój tytuł tym, że są po prostu ludźmi. Więc ja też jestem zwykłym człowiekiem, który interesuje się swoją wiarą, swoim kościołem, żyje tą wiarą i żyje tym kościołem. I wdzięczny tym, którzy chcą się czegoś o mojej tradycji wyznaniowej dowiedzieć, no, biorę udział na przykład tak jak teraz w rozmowie z panem. I za to z całego serca dziękuję, bo nie ukrywam, że gdzieś ja jestem na swojej drodze dość daleko od księdza przekonań, ale też jestem człowiekiem o otwartym umyśle, sercu, a zresztą uczestniczyłem w liturgii, co prawda unickiej, jak dzisiaj byśmy powiedzieli grecko-katolickiej czy greko-katolickiej. Zaraz mnie ksiądz poprawi, jak się powinno wymawiać, ale ona jest dość zbliżona, prawda, do prawosławnej. Znaczy ona jest wzięta z liturgii prawosławnej, bo kościół greko-katolicki dzisiaj, czy kościół unicki, historycznie tak był nazwany, jest kościołem, który powstał w 1596 roku, ale który zachował prawosławną sferę obrzędową, czyli prawosławny ryt liturgiczny, natomiast dogmatycznie przyjął naukę kościoła zachodniego i jest częścią właśnie kościoła rzymskokatolickiego. No ja przyznam, że bardzo, bardzo wtedy jeszcze w tamtych czasach przeżywałem tę liturgię. Zresztą no, samo piękno ikonostasu, do którego przejdziemy i Państwa obrzędów jest no, zachęcające do kontemplacji. Hospod i pomiluj, tak? Tak, Gospod i pomiluj, czy Hospod i pomiluj. To są słowa, które chyba najczęściej słyszy się na liturgii, bowiem są one śpiewane przez chór jako odpowiedź na różne wezwania i prośby czytane, czy to przez kapłana, czy przez diakona. A jak już pan zaczął mówić o tym rycie i pięknie, to może rzeczywiście zwróćmy uwagę na to, że liturgia wschodnia, którą zachowuje Kościół Grekokatolicki, która jest, jakby można powiedzieć, liturgią, która pojawiła się w łonie Kościoła prawosławnego, że liturgia wschodnia i cała obrzędowość rzeczywiście zachowuje w sobie pewien taki piękny element. Tam jest, w naszej liturgii jest dużo takiego ruchu, dużo kadzidła, dużo ikon. Cała liturgia angażuje, można powiedzieć, wszystkie zmysły. Wzrok, słuch, wzrok ikony, prawda? I ruch liturgiczny. Słuch w postaci śpiewów liturgicznych. Węch w postaci często i mocno, można powiedzieć, używanego kadzidła i zapachów z tym związanych. No i do tego jeszcze człowiek też jest angażowany w takie uczestnictwo. Właśnie trzeba gdzieś podejść, spokłonić się, pocałować ikonę, więc tak fizycznie, można powiedzieć, również jest zaangażowany. Jeśli poczytamy, co prawda, ruską legendę, ukraińską, gdzieś byśmy powiedzieli, legendę o tym, jak książę Włodzimierz przyjął, dlaczego zdecydował się na przyjęcie chrztu z Bizancjum, a nie z Zachodu, to tam również element piękna jest podkreślany. To znaczy, ci wysłał misjonarzy do dwóch kościołów, ale także do innej religii jeszcze, i gdy oni wrócili, to ten, który wrócił z Bizancjum, powiedział, że on nie wiedział, czy jest na niebie, czy na ziemi, bo to piękno bizantyjskiego rytu tak na niego oddziaływało, że on czuł się właśnie jakby był w niebie. I to może tak idealistycznie brzmi, ale tak naprawdę chodzi o to, że piękno jako element estetyczny jest obecne stale w liturgii prawosławnej i w ogóle w obrządku prawosławnym. Myślę, że on wcześniej było także w obrządku zachodnim dużo bardziej obecne. Natomiast no, prawosławny dzisiaj to w jakiś sposób charakteryzuje, tak, że mamy dużo tego, no, te śpiewy, ikony, to wszystko jest piękna sztuka, która jest obecna w życiu Kościoła i która sprawia, że członkowie Kościoła stają się, od urodzenia można powiedzieć, uczą się tego piękna, uczestniczą w tym pięknie i stają się poprzez to uczestnikami i można chyba nawet powiedzieć wyznawcami piękna.
A definicyjnie, tak zaczynając od powiedzmy źródeł, czym jest to ortos i doksa? Co oznacza samo słowo? Ortodoksja, prawosławie w języku polskim. Ortodoksja jest to słowo, które ono powstało, pojawiło się dużo wcześniej, bo ono pojawiło się w dobie pierwszych sporów teologicznych, które miały miejsce w Imperium Rzymskim, później w Bizancjum. I ono oznaczało tego, doksa to jest chwała, wychwalać, i orfos takie prawe, słuszne, właściwe, właściwy sposób wychwalania Boga, czy nauczania o Bogu. Czy sławienia, I w bo tym sensie prawosławie, prawda? mówienie o Bogu. No, prawosławie jest późniejszą, to jakby to takie słowiańskie, rosyjskie, można powiedzieć, przetłumaczenie ortodoksji dosłownie, prawda? Takie to prawidłowe wychwalanie Boga, tak? Mówienie o Bogu. I to ortodoksem był ten, kto nie jest zwolennikiem herezji. To znaczy, w dobie herezji, które miały miejsce od IV wieku, w szczególności, czyli herezji Ariusza, potem Macedoniusza, Nestoriusza i innych, ortodoksem był ten, kto stoi na takim wspólnym dla Kościoła stanowisku. I to odróżniało od tych takich tak zwanych heretyków, prawda, czyli tych, którzy błędnie nauczali. Ci, którzy prawidłowo sławili Boga i ci, którzy błędnie nauczali. I ortodoks to był ten, który prawidłowo mówił o Panu Bogu. Prawda, prawidłowo, czyli zgodnie z Pismem Świętym, tradycją świętą, no i zgodnie z pewną logiką, którą przyjęto w IV wieku i która legła u podstaw logiki chrześcijańskiej, średniowiecznej. I to jest początek tego nazewnictwa. Prawosławie z kolei później, gdy się chrześcijaństwo wschodnie rozwijało, bo jeszcze nie możemy mówić o prawosławiu jako takim, bo ortodoksami byli także wyznawcy chrześcijaństwa w Rzymie, którzy byli wierni tej prawidłowej nauce. Natomiast w ramach pewnego rozwoju historycznego w V wieku upada, pod koniec V wieku, Cesarstwo Zachodniorzymskie. Świat zachodni rozwija się swoją, po prostu ma swoją historię. Idzie swoją drogą, nie dlatego, że tak zechcieli, po prostu tak się ułożyła historia. Bizancjum dalej kontynuuje tradycję Imperium Rzymskiego aż do 1453 roku. Wpływy tych dwóch tradycji na Europę są dość duże. Europa Zachodnia jest w łączności z biskupem Rzymu, Europa Wschodnia, gdzie od początku nie było jednego biskupa, jak na zachodzie biskup Rzymu, tylko wielu biskupów. Wiele ośrodków takich administracyjnych, kościelnych, które decydowały o losach kościoła, więc pojawia się też inny sposób rządzenia kościołem. Bardziej byśmy to nazwali, my dziś mówimy soborowy, czyli taki, że biskupi wspólnie podejmują decyzje, a nie jeden podejmuje decyzje. Inaczej rozwija się tradycja. Po prostu jest inna wrażliwość, inna mentalność. Inne są śpiewy, inne są teksty, powstają jakby równolegle dwie tradycje chrześcijańskie i te tradycje kościoła wschodniego i zachodniego, one się gdzieś spotykają na przykład w X wieku czy w IX już wieku na Słowiańszczyźnie, kiedy z jednej strony misjonarze przychodzą, Cyryl i Metody jako bizantyjscy misjonarze, a tu spotykają już misjonarzy łacińskich. Więc jakby i te tradycje gdzieś się spotykają. No i w pewnym momencie, gdy doszło do podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, my to nazywamy wielką schizmą, jako wielki podział, który miał miejsce w jednym kościele chrześcijańskim. Wówczas pojawia się jakby kościół ten bizantyjski, ortodoksyjny. Od tego momentu powoli to ortodoksja zaczyna nabierać takiego charakteru opisującego całe chrześcijaństwo wschodnie. No właśnie, czym jest filioque czy filioque, gdyby ksiądz był uprzejmy rozwinąć nieco? Filioque to jest taki element, który został dodany w czasach świętego Augustyna do symbolu wiary, do artykułu, który mówi o Duchu Świętym. W oryginalnej wersji mówimy, że wierzę w Ducha Świętego, który do Ojca pochodzi i któremu z Ojcem i Synem wspólnie należy oddawać pokłon. To jest ta wersja pierwotna i tej wersji trzymają się wyznawcy właśnie ortodoksji. Natomiast w dobie sporów z Arianami, w szczególności sporów o bóstwo Chrystusa, jakie miały miejsce na zachodzie, gdzie biskupem był Augustyn z Hipony, czyli święty Augustyn,
Uznawany, przepraszam, chcąc u pod... państwa za błogosławionego również, prawda? Jakby jest szacunek dla Wie pan, Augustyna. w moim kościele jakby nie ma tego podziału na błogosławionego i świętego. Błogosławiony to też święty. Święty Augustyn jest po prostu świętym, wspólnym świętym kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego. Protestanci chyba Jest też dwa go, razy. protestanci też chyba z niego jakoś tam czerpią. Protestanci, może oni nie mają kultu świętych, ale rzeczywiście autorytetem Augustyna obdarzają, dlatego że no, Luter skopiował mnóstwo treści Augustyna w swoich pismach. Więc z tego powodu, jakby, że Luter się tym interesował, protestanci też rzeczywiście darzą świętego Augustyna szacunkiem. No i święty Augustyn wprowadził do symbolu wiary, dodał jakby chcąc ten element, że Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi, chcąc jakby podkreślić bóstwo Syna Bożego, że Syn Boży nie jest stworzeniem, tylko synem zrodzonym z Ojca, prawda? No chcąc to podkreślić, wprowadza element ten filioque, bo filioque to jest skrót filioque, czyli przez no, i od syna my to tłumaczymy. Można się tutaj spierać, czy to nie przetłumaczyć lepiej jak przez syna, co No byłoby trochę właśnie, przepraszam, przygotowując się bardziej do rozmowy, zgodne. przeczytałem, że w dobie tutaj ekumenicznych ruchów i chęci jakoś prób pojednania, właśnie tłumaczy się, zachęca się, by tłumaczyć przez syna, co niweluje tutaj ten konflikt, tak? Tak. Natomiast poprzez to, że zostało to wprowadzone, to pojawiło się już w tym V, VI wieku, stało się dość popularne i gdy w XI czy wieku już, a nawet wcześniej, w X, czy nawet w IX, za czasów patriarchy Focjusza po ikonoklazmie w Bizancjum, gdy rozpoczęły się pewne już dyskusje teologiczne między światem zachodnim i wschodnim, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to już wtedy zachodni teologowie zarzucali greckim, że oni tego nie mają, że oni coś usunęli, prawda, z symbolu wiary. No i wtedy po raz pierwszy patriarcha Focjusz był taki teolog wybitny, humanista bizantyjski, on rozpoczął teologiczną próbę argumentacji, prawda? Chodzi ogólnie o to, że jak się rozumie dogmat o Trójcy Świętej? Pamiętajmy, że dziś, że to jest wszystko, dogmat jest pewnym krótkim, małym takim uchyleniem rąbka tajemnicy. Natomiast nauka o Bogu w ogóle jako taka musi być tajemnicza, bo my nie wiemy, jak tam w Trójcy Świętej, co się dokonuje i jak jest. No Natomiast właśnie, może teologia o tej próbuje. teologii, przepraszam, apofatycznej jeszcze ksiądz mi tu rozwinie trochę, tak? W tradycji prawosławnej ten wątek apofatyczny, czyli właśnie tajemniczy, jest bardzo mocno podkreślany. To znaczy, o Panu Bogu możemy lepiej powiedzieć przez negację niż pozytywne określenie. To znaczy, z jednej strony mówimy, że Bóg jest miłością, Bóg jest wieczny, Bóg jest duchem, Bóg jest ojcem, ale z drugiej strony więcej powiemy, jeśli powiemy, że on nie jest miłością taką, jaką my znamy, bo jest czymś ponad taką miłością. Ten cytat z Nie jest Angelusa ojcem. Silesiusa, tak, to jest ten słynny cytat. Kojarzy Tak, nie ksiądz jest prawda, ta ojcem poezja. takim, jakiego my znamy, Nie a jest duch, nie kimś ponad. ciało, Tak. nie światło, nie wiara, nie miłość, nie i tak dalej. Dokładnie, to wprowadził, rozwinęło się to w teologii bizantyjskiej, ten apofatyzm, właśnie takie negatywne mówienie o Panu Bogu, ale to trzeba zrozumieć, to negatywne w sensie metodycznym, tak? Pojawiło się od czasów pseudo-Dionizego Areopagity, wybitnego myśliciela neoplatońskiego, który próbował pogodzić filozofię neoplatońską z chrześcijaństwem. Augustyn też był neoplatonikiem i ja bym nawet Augustyna jeszcze świętego traktował nawet jako tego, który rozumie tajemnicę, bo święty Augustyn, on nie tyle chciał poprzez filioque wyjaśnić tajemnicę, ile on chciał po prostu podkreślić bóstwo Syna Bożego. Natomiast rzeczywiście, jeżeli tak się przyjrzymy temu problemowi filioque, to okazuje się, że następuje pewne mieszanie porządków, bo my w naszej tradycji kościelnej prawosławnej traktujemy symbol wiary jako, można powiedzieć, taki spis dogmatów wiary, czyli czegoś, co nie ma elementu takiego historycznego, narracyjnego, opowiadającego o pewnych wydarzeniach. Mam na myśli to, że na przykład, gdy mówimy o Duchu Świętym, który od Ojca pochodzi, to jest pewien porządek, tam są opisane pewne relacje, można powiedzieć, takie wewnątrztrynitarne. Jeżeli dodamy przez Syna nawet tę wersję łagodniejszą, jak Pan powiedział, ekumeniczną dzisiaj,
to z kolei zmieniamy charakter z dogmatycznego na historyczny, także przez Syna, w sensie, że Pan Jezus po swoim wniebowstąpieniu zesłał Ducha Świętego na apostołów. Mieszamy pewne porządki, więc nawet dla prawosławnych teologów nawet ta łagodniejsza wersja jest jakby nadal jakby odejściem od pewnego problemu, który jest poruszony w symbolu wiary, czyli od tej kwestii, która mówi, iż kwestia pochodzenia Ducha Świętego od Ojca, czy zrodzenia Syna z Ojca, jest kwestią fundamentalną, bo mówi o pewnym charakterze Trójcy Świętej, która ma charakter relacyjny, a której źródłem i początkiem jest Bóg Ojciec. A w tym wypadku byłby jeszcze Syn, jeśli chodzi o Ducha Świętego. Więc filioque jest tematem, który po prostu historycznie się pojawił. Zaczęliśmy go różnie rozumieć, natomiast nie sądzę, żeby on był dzisiaj przez przeciętnego wierzącego człowieka, zarówno ze strony prawosławnej, czy jak i rzymskokatolickiej, uświadamiane. To jest problem naprawdę, którego są świadomi tylko teologowie. Ja tu może nie będę wchodził w szczegóły teologiczne, chociaż to jest arcyciekawe, ale myślę, że nasi słuchacze, chociaż może to jest zachęta do poszukiwań. Skoro wspomniał ksiądz o Duchu Świętym, to podobają mi się te akcenty, przesunięcie akcentów na epiklezę, prawda? Ale to może nie będziemy tego rozwijać, że jakby w momencie konsekracji ta epikleza jest tutaj bardziej istotna niż sama formuła konsekracji, tak jak na Zachodzie. To się zgadza? Dobrze. Tutaj Pan mówi o bardzo konkretnym przykładzie, znaczy konsekracji darów świętych podczas mszy czy liturgii świętej. Natomiast ja bym jeszcze szerzej powiedział, bo w związku z tym, że w tradycji wschodniej, ale również jeszcze w tradycji niepodzielnego chrześcijaństwa, w szczególności za sprawą ojców kapadockich, czyli Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Grzegorza z Nysy, została wypracowana piękna koncepcja Trójcy Świętej, pięknie opisana w ich tekstach, które zostawili po sobie. I ta koncepcja Trójcy Świętej ojców kapadockich mniej więcej w wielkim skrócie mówiła o tym, że Bóg Ojciec jest Ojcem Syna i nie może być nazywany Ojcem, gdyby tego Syna nie miał. Zatem ten aspekt ich łączności, relacji ma charakter wieczny, bo bóstwo jest wieczne. Syn przyszedł na świat jako Chrystus wcielony, zrealizował swoją misję odkupieńczą, zbawił człowieka i w dniu Pięćdziesiątnicy syn posłał od Ojca Ducha Świętego, który to Duch Święty jest, można powiedzieć, teraz tym, który prowadzi Kościół, jest pocieszycielem, jest obecny w Kościele. I w tradycji prawosławnej ten element obecności Ducha Świętego nie tylko w momencie konsekracji, tylko w ogóle w Kościele jest bardzo silnie podkreślany. Stąd pojawiła się od razu niemalże w Kościele tradycja monastycyzmu, która byłaby raczej właśnie rozwinięciem tej obecności Ducha Świętego nie w postaci sakramentalnej, tylko wśród kapłanów, prawda, czy wśród ludzi wyświęconych, ale w ogóle wśród ludzi nawet świeckich, którzy chcą żyć życiem Ducha Świętego, czyli życiem duchowym. I w tym sensie tradycja prawosławna ma charakter pneumatologiczny, czyli taki właśnie dotyczący Ducha Świętego, obecności Ducha Świętego w Kościele. Jest poszukiwaniem przebóstwienia, bardzo często się mówi u nas. Modlitwa jest tym, co ma prowadzić nas do nie oglądania Boga, a doświadczania Pana Boga. Doświadczać Pana Boga możemy w Duchu Świętym, który tu na ziemi Kościół prowadzi. W tym sensie Kościół ma być sferą, która przestrzenią, która wprowadza człowieka w inny wymiar, i Duch Święty jest tym, który w ten inny wymiar wprowadza. Dlatego mówiąc o charakterze takim pneumatologicznym, czy teologii prawosławnej, czy w ogóle pewnej duchowości prawosławnej, należy o tym zawsze pamiętać, że to jest rzeczywiście coś, co nas wyróżnia. A w sposób szczególny to się uwidacznia w sposobie rozumienia sakramentów, między innymi w sposobie właśnie sprawowania Eucharystii, kiedy to jakby daje się Duchowi Świętemu możliwość zadziałania i można powiedzieć takiego w wyniku pewnej wspólnotowej modlitwy prosimy o to, by Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na nas i na te dary. To jest ciekawy aspekt, bo Więc ksiądz wspomniał o tym przebóstwieniu i też przywołał świętego Grzegorza z Nysy, a Grzegorz powiedział: Twą chwałą, Chryste, jest człowiek, więc gdyby ksiądz jeszcze mógł nawiązać do tego bogo-człowieczeństwa i tego rozumienia
człowieka zupełnie innego, pozytywnego, tak odrębnego od rozumienia zachodniego. Rozumienie negatywne dotyczące człowieka wiąże się z przyjętą przez Kościół zachodni może bardziej, ale nie tylko, bo na wschodzie również tradycją neoplatońską, która negowała cielesność jako taką, która negowała właśnie rzeczy, doczesność, można powiedzieć, taką rzeczywistość materialną, która była czymś gorszym, słabszym. A tu idziemy w Eseńczyków, trochę Gnozis, trochę Eseńczycy, dokładnie, prawda? Dokładnie, tak. I tutaj pojawiły się różnego rodzaju te takie grupy religijne, które negowały cielesność. No, nawet wielki chrześcijanin i wielki teolog Orygenes, pamiętajmy, on do tego stopnia zanegował cielesność, że chcąc pozbyć się wszelkiego rodzaju cielesnych pokus, to nawet dokonał autokastracji. Więc to w Kościele było obecne. Natomiast właśnie Kościół musiał na to też jakoś zareagować. Znaczy, musiał zareagować na pewne praktyki i zachowania, jakie miały miejsce wśród jego wiernych. No i odpowiedzią była bardzo pięknie przedstawiona w tradycji hezychastycznej w sposób szczególny. Hezychazmem nazywamy duchową tradycję Kościoła prawosławnego, tradycję szkoły modlitwy, która rozwijała się od III wieku, od końca III wieku naszej ery do, powiedzmy tak, do wieku XV, ale później także w tradycji bałkańskiej czy na Rusi również dalej była kontynuowana, no i oczywiście stale obecna w Bizancjum, nawet jeśli Bizancjum przestało istnieć politycznie, to wśród klasztora, w klasztorach bizantyjskich. Natomiast polega to na tym, że interpretuje się dogmat o wcieleniu Syna Bożego w sposób pozytywny, mianowicie jeżeli Pan Jezus przyjął ludzkie ciało i stał się jednym z nas, to nie przyjął tylko, nie wiem, jakiejś duchowej warstwy człowieczeństwa, prawda? Nie stał się tylko duszą, ale stał się człowiekiem w pełni. A skoro on we wszystkim Bóg, zechciał oprócz być, grzechu. We wszystkim dokładnie, oprócz grzechu. Jeżeli on zechciał być tym wszystkim, no to dlaczego my teraz mamy ten element, czy ten taki aspekt jakiegoś naszego sposobu funkcjonowania, myślę teraz o aspekcie cielesnym, na przykład odrzucać. W związku z tym my musimy szukać pewnej metody przemieniania ciała. I tradycja duchowa Kościoła prawosławnego, ale także liturgiczna i cała teologia mówi o tym, że wraz z Chrystusa zmartwychwstaniem i w niebowstąpieniem zostaliśmy powołani do tego, by oczywiście w cudzysłowie go naśladować, to znaczy by zmartwychwstać od grzechu, powstać, zmienić swój sposób życia i by zasiąść w obliczu Boga, czyli by doświadczać Pana Boga. I cała tradycja ascetyczna mówi właśnie o sposobie uporządkowania swojej sfery cielesnej, duchowej, umysłowej, po to, by podporządkować te trzy sfery bycia człowieka jednemu wspólnemu, integralnemu działaniu w kierunku poznania Boga. W tym sensie cielesność ma być czymś pozytywnym. Widzimy na przykład w tradycji prawosławnej, ja będę teraz mówił może o takich bardzo konkretnych przykładach, na przykład Wielki Post się skończył niedawno, bo my 5 maja w tym roku mieliśmy Wielkanoc. Wielki Post jest wydarzeniem cielesnym, poza tym, że jest wydarzeniem duchowym, on jest też wydarzeniem cielesnym. Czegoś się tam nie je, prawda? Każdy na swój sposób ogranicza spożywanie jakichś produktów, czy to produktów mięsnych, czy szerzej produktów w ogóle zwierzęcych, czy w ogóle jakichś tam przetworzonych. Niektórzy w ogóle takie suche jedzą, prawda, jakieś orzechy. Prowiant. Są tacy asceci, którzy tak funkcjonują, ale poza tym to jest także ćwiczenie fizyczne, można powiedzieć, w kościele. Są cały czas nabożeństwa z wielkimi pokłonami. Więc przyjść w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu do cerkwi, to człowiek zrobi solidną gimnastykę. Tych pokłonów kilkadziesiąt się będzie robiło. Więc to jest stałe takie zaangażowanie w Wielkim Poście cielesno-duchowe. I to jest piękny wymiar tego, że rzeczywiście my mówimy o integralnym człowieku. Gdy następuje Wielkanoc, również święci się pokarmy. To nie jest tak, że się święci pokarmy, bo trzeba poświęcić, prawda? To jest jakby, no skoro skończyliśmy pewne zmagania duchowo-cielesne, to teraz czas na jakąś nagrodę, to znaczy, prawda, no teraz już możemy troszkę sobie przyjemności przy święcie zmartwychwstania okazać, no i to ja bym raczej powiedział, że te pokarmy się święci po to, by nam, że tak powiem, po tych zmaganiach i ascezie nie zaszkodziły, prawda, by Pan Bóg nas spokojnie pozwolił nam to spożywać. Więc no, jest to integralna taka tradycja,
ta tradycja wschodnia prawosławna, jeśli chodzi o cielesność, i człowiek jest pokazany w bardzo pozytywnym świetle. To znaczy, człowiek może po pierwsze stać się Bogiem, to jest bardzo brzmi, tak, prawda? Dość optymistycznie, że człowiek nie jest sam. Człowiek w relacji z Bogiem nigdy nie jest skreślony. Zawsze stoi na pozycji tego, który może podnieść się i zwrócić ku temu, kto daje pocieszenie. I ten element jest czymś, no, jakby stale obecnym i chyba takim troszkę też charakteryzującym Kościół prawosławny, że to takie integralne zaangażowanie, holistyczne spojrzenie na człowieka. Dzisiaj mówimy bardzo dużo o, na przykład, o tych dalekowschodnich praktykach, prawda, o jodze i tak dalej. Gdybyśmy się przyjrzeli tym No, praktykom duchowym Kościoła tu mamy prawosławnego, to jest dużo odpowiednik, elementów prawda? zbieżnych. Mamy odpowiednik, modlitwę Jezusową, czotki. Dokładnie, mamy odpowiednik medytacji, prawda? Znaczy, nie chcę teraz wchodzić w pewne tam szczegóły, ale mówiąc o odpowiedniku, że rzeczywiście mówimy o pewnej praktyce duchowej, modlitwie Jezusowej, która jest próbą po prostu skoncentrowania człowieka. Nie tylko, bo to jest oczywiście na Bogu, ale to proszę od razu, jakbym się mieć świadomość tego, że taka koncentracja, ona jest także koncentracją na myśleniu, na życiu intelektualnym. To jest pomoc, dzięki której człowiek może poza modlitwą, po zakończeniu modlitwy wykorzystać także w swoim życiu codziennym. Tutaj mówiąc naszym słuchaczom, wyjaśniając, to jest powtarzanie frazy Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną grzesznym w kilku różnych wersjach. Powstała ta modlitwa w środowiskach mniejszych w Bizancjum, ale w innych także klasztorach, na Górze Synaj, na Pustyni Judzkiej. Powstała ta modlitwa, ona była powtarzana przez mnichów, ponieważ mnisi żyli życiem duchowym takim bardzo żywym, energicznym, dynamicznym. Stałe tylko wyczytywanie pewnych modlitw w określonych godzinach, to dla nich nie wystarczało. Natomiast oni stąd rozpoczęli poszukiwania modlitewne, bo te krótkie westchnienia można powtarzać zawsze, idąc, pracując, i poprzez to tworzyła się, była budowana taka pamięć o Panu Bogu, pamięć o Jezusie Chrystusie, która Dosłownie stale jak przy każdej mantra. czynności, Dosłownie jak mantra. można właśnie dokładnie to tak nazwać. No i w tym sensie człowiek stał się, realizował tak to tę stałą pamięć o Panu Bogu. Kościół w rozumieniu prawosławia, niech mnie ksiądz poprawi, jeśli się mylę, to jest żywa ikona Chrystusa. A skoro o ikonach rozmawiamy, to ksiądz Paweł Florencki, ksiądz Ikonostas i inne szkice, powiedział, że jest trójca rublowa, a więc jest Bóg. Gdyby ksiądz chciał przybliżyć nieco teologię ikony, pisania ikon, rozumienia ich. Ikonografia rzeczywiście w Kościele prawosławnym jest bardzo ważnym elementem życia duchowego i życia kościelnego. Ja bym powiedział więcej, te słowa ojca Pawła Florenckiego trzeba tak szerzej nawet zrozumieć, że jest ikona, to jest Bóg. Jest ikona, to jest Bóg. To znaczy, my w Kościele prawosławnym tych ikon mamy dużo. Poza tym, że się wchodzi do cerkwi i na środku cerkwi leży ikona świętego albo jakiegoś wydarzenia, czy Pana Jezusa, czy Matki Bożej, ikona patronalna danej świątyni, to jest ikonostas, który rzuca się w oczy, prawda, oddziela część, w której stoją wierni od prezbiterium. Są freski, no i tych ikon jest bardzo Eikon i dużo. stazis, tak? Umiejscowienie i obraz. Natomiast proszę też pamiętać, że w historii sztuki sakralnej ikonostasy nie były tylko obecne na wschodzie, one były także obecne na zachodzie. Jeżeli pojedziemy do Włoch, to zobaczymy bardzo dużo starych, dawnych świątyń, w Wenecji przykład, mogę tutaj powiedzieć, prawda, ale mnóstwo tam kościółków we Włoszech, które mają, jakby są, szkielety ikonostasów do dziś się tam znajdują. Natomiast wracając do ikony. Ikona rzeczywiście jest czymś, co odwołuje się do sedna chrześcijaństwa. Ikona może istnieć w życiu Kościoła dlatego, że Bóg stał się człowiekiem. Wcielenie Boga pozwala nam namalować Jego ludzkie oblicze. My nie malujemy Boga, którego nie widzimy, tylko tego Boga, który przyszedł w ciele. W tym sensie malujemy Jezusa Chrystusa jako Bogo-człowieka. Jako Boga człowieka, który ma w sobie element tej materialności nas otaczającej, nasz element, ale także element boski, który nas przemienia. I ikona też jest tego rodzaju
tego rodzaju elementem w życiu i w tradycji kościoła, że jest z jednej strony elementem świeckim, materialnym, bo to są farby, deska, prawda, my to malujemy, ale z drugiej strony ona przez ikonę, można powiedzieć, prześwituje wieczność, prześwituje jakaś myśl, prześwituje dogmat o wcieleniu, jeśli mówimy o Jezusie Chrystusie, ale też dzięki temu, że On stał się człowiekiem, możemy namalować Jego matkę, która Go trzyma na rękach. Ikony Bogorodicy powstają, ikony świętych, którzy są właśnie tymi, którzy dążyli do odzyskania utraconego w raju podobieństwa do Boga. Czy Anastazis na Więc przykład zejście, prawda, i i teraz najbardziej popularna w okresie wielkanocnym ikona właśnie Stąpienia do Otchłani, Anastasis, jest to ikona, która przedstawia Pana Jezusa wstępującego do piekieł i wyciągającego Adama i Ewę, prawda? Więc ikona rzeczywiście jest czymś, co fundamentalnie związane jest fundamentem duchowości tradycji prawosławnej jako takiej, bo w niej widocznie się fundamentalny dla chrześcijaństwa dogmat o wcieleniu Boga. Natomiast jeśli chodzi o ikony, tak w kontekście bardziej takim teraz w ludzkim, współczesnym, no ikona jest przede wszystkim przedstawieniem najbliższej mi osoby. Ikona jest nie tylko opowiada o pewnej historii, ale ikona przedstawia przede wszystkim hipostazę, osobę. Musi mieć charakter zawsze hipostatyczny. Ikona jest ikoną kogoś. Kogoś, tym kimś jest Chrystus, Bogorodica i święci. Ikony się maluje, ikony się namaluje na deskach, na ścianach. Są obecne i w domach, i w świątyniach. Historia ikonografii jest, no, jest długa i piękna No i właśnie, ma przepraszam, różne swoje ksiądz powiedział odcienie. maluje, a jakie jest rozróżnienie między maluje a pisze? Czy ikon się nie pisze? Czy to jest tylko Wie pan, to jest tak frazeologia? naprawdę kwestia słowa, ponieważ w języku greckim jest użyte ikonografos. Greckie grafo ma kilkanaście znaczeń. To jest pisać, rysować, kreślić. Nawet dzisiaj my na murach różnych budynków widzimy grafiki. To też jest od grafos, że się maluje, prawda? Graffiti nikt nie pisze, tylko graffiti malują tymi sprayami. Więc natomiast grecki grafo Rosjanie przetłumaczyli jako pisać, że właśnie ikonopisiec. No i później tak niepoprawnie przetłumaczono, zaczęto używać bardzo tak popularnie i często tego, że ikony się pisze, a nie maluje, bo to jest Ewangelia w kolorach, prawda? Natomiast no, to jest już taka nadinterpretacja. No, na Ikony Zachodzie się to się malują. bardzo podoba to pojęcie i często właśnie Tak, zachodni na Zachodzie chrześcijanie. się podoba, a też rozumiem z zupełnie innego powodu, to znaczy, że ikona jest innym obrazem, tak? Jakby, że nie jest jak inne obrazy. W tym sensie warto wyodrębnić ikonę, że jej się też właśnie nie maluje, tylko pisze. Natomiast ja myślę, że to jakby tutaj sensu większego nie widzę w tym jakiejś takiej różnicy. To jest po prostu, bo greckich graf to jest i pisać, i malować. Jak na przykład w dzisiejszym języku greckim, we współczesnym greckim, zoografia to jest właśnie też, to jest zdjęcie, to jest wizerunek, malowidło, prawda? Więc tutaj A w chodzi odniesieniu o do pewną Mandylionu, czynność. do Aheiropoietos, czym jest Aheiropoietos, jakby ksiądz też zechciał tutaj nam rozjaśnić nieco. I ikona, zaraz przejdziemy do tego tematu, też ważne, który pan podejmuje. Właśnie ikony, z uwagi na to, że się w inny sposób chcielibyśmy w inny sposób ją jakby traktować jako coś innego niż właśnie zwykłe dzieło sztuki, zwykły obraz, to właśnie się przyjęło ta kwestia tego pisania. Natomiast tutaj bym chciał podkreślić, że to chodzi o po prostu czynność malowania, bo ikony się maluje pędzlem. Natomiast ikona w swym takim zamiarze oczywiście odwołuje się także, chcąc jakby bardziej uargumentować, troszkę tak może bardziej bliższe Panu Jezusowi jakieś zdarzenie, no to ikona nieludzką ręką uczyniona odwołuje się do tej tradycji, że Pan Jezus, otarłszy swoje oblicze pewną chustą, prawda? I tu na wschodzie mamy swoją legendę na ten temat, na zachodzie jest chusta świętej Weroniki. Ale do tego samego, można powiedzieć, momentu się odwołuje, do otarcia
ręcznikiem chustą twarzy i odbicie się na tej chuście oblicza Chrystusa. I to jest ta ikona nieludzką ręką uczyniony Zbawiciel, która jest często też w świątyniach prawosławnych i często też malowana jest przez ikonografów, często nawet początkujących. Jest ikoną, która pokazuje, powiedzmy, takie oblicze Chrystusa, po prostu. I w jakimś aspekcie, można powiedzieć, zakorzenione jest w tradycji tej takiej ewangelicznej, że to sięga aż czasów Pana Jezusa. Mamy wiele wersji, czym ta ikona była, czy była to ikona chusta dla króla Abgara, czy właśnie chusta świętej Weroniki, czy może to było nic innego jak jedno z płócien, czy prawda, w które był zawinięty Pan Jezus po ukrzyżowaniu. Właśnie całun to jest, Kilka jaki takich. ma ksiądz stosunek do całunu? Ja mam I do swoją legendę na temat. Syndonologii jako takiej. Do całunu toruńskiego mam swoją przez siebie wykształconą, tutaj wypracowaną legendę. Mi się to najbardziej podoba, najbardziej mnie przekonuje. Otóż 16 sierpnia, dzień po święcie zaśnięcia Matki Bożej w Bizancjum, w Konstantynopolu, było obchodzone święto właśnie nieludzką ręką uczynionego obrazu Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Właśnie tego, o którym mówiliśmy. Wtedy raz w roku odsłaniało się jedno okno. Nie pamiętam dokładnie, czy to było nad bramą wejściową do miasta, czy nieopodal świątyni w Blachernach. Otwierało się takie okno, ludzie się zbierali, kłaniali się właśnie temu nieludzką ręką uczynionemu obrazowi. W XIII wieku ten obraz ginie i to nie był obraz, to było przedstawienie na płótnie właśnie, wizerunek Zbawiciela, twarz. W XIII wieku to ginie, po czym pojawia się po pewnym czasie całun turyński. Więc jedną z wersji, którą gdzieś i usłyszałem, i przeczytałem, jest to, że być może, nie mamy tutaj dowodów na to, prawda, ale że całun turyński był właśnie złożony i przechowywany tam w tej świątyni w Konstantynopolu, a przecież wiemy, że krzyżowcy po 1204 roku niemalże wszystkie świętości wywieźli z Konstantynopola na zachód, do swoich miast. Więc pewnie w taki sposób całun turyński tam się dostał. No i do dziś jest jako rozłożony, już przebadany, widzimy jak on wygląda. Mój stosunek do niego jest bardzo pozytywny. Jeżeli jest jakby kontynuacją tej praktyki, która była obecna do XIII wieku w Konstantynopolu, to do dziś, że tak powiem, jest tam przechowywany i jest obdarzany kultem. Natomiast proszę pamiętać, że chrześcijaństwo jako takie, bez względu na to, czy to jest wschodnie, czy zachodnie, przede wszystkim kultem powinno obdarzać swoje życie duchowe w postaci życia sakramentalnego, a wszystkiego rodzaju relikwie, nawet ikony święte są zawsze wtórne wobec osobistej relacji z Panem Jezusem i no, pewnej cudowności, zawsze cudowność i cuda zawsze lepiej wziąć w nawias niż uwierzyć w nie tak szybko i bezpośrednio. Moglibyśmy jeszcze pewnie wiele godzin, bo to jest fascynujący temat, zresztą sama teologia, rozróżnienie między teologią zachodnią i wschodnią, czy ikonostas już wspomniany, światłyszcze, może jeszcze gdyby zechciał ksiądz tak w kilku słowach opowiedzieć nam o ikonostasie, o symbolice. Bo wiem, że to nie jest tak, że oddziela sakrum od profanum, tylko jak się mówi, łączy wręcz, czyli odwrotne rozumienie. Gdyby ksiądz jeszcze tak. Tak. Gdy mówimy o ikonach i o wspomnianym tekście ojca Pawła Florenckiego Ikonostas, to warto właśnie porozmawiać o. Zwrócić uwagę na ten ikonostas, który jak człowiek wejdzie do świątyni, bardzo często nawet ludzie pytają, czym się różni prawosławie od katolicyzmu. I ja mówię ludziom, którzy wchodzą do cerkwi, a co państwo widzą teraz? No ikony i ikonostas. Ja mówię, no to tym się różnimy. Ikonostas jest po prostu taką reprezentacyjną ścianą, która, my często mówimy tak właśnie niepoprawnie, że oddziela część świętą od prezbiterium, ale ona nie tyle oddziela, co ona wprowadza do prezbiterium. Ona ma charakter bardziej dydaktyczny. Jeżeli wierzymy w to, że w prezbiterium dokonuje się sakrament Eucharystii, że tam spoczywają święte dary, ciało i krew Chrystusa, prawda? To ikona nas wprowadza w tę tajemnicę. Tam jest Jezus Chrystus, tam jest Jego ciało.
W ikonostasie są stałe ikony, ikony, które mogą być zupełnie inne. Ten porządek ikonostasu też zależy bardzo często od miejsca, od ikonografa, który go tworzy, od Ale główne danej zręby to lokalnej jest takie wspólnoty. pięć jarusów, tak? Pięć rzędów. No to już w wielkich ikonostasach, te pięć rzędów pan mówi, tak, to byłoby pięknie. Dzisiaj już rzadko się je spotyka, ale w dużych cerkwiach rzeczywiście są. Natomiast zacznijmy od dołu. W pośrodku ikonostasu są tak zwane królewskie drzwi. Są to drzwi, na których są przedstawieni czterech ewangeliści i scena zwiastowania Matki Bożej, bo to jest, innymi słowy, są drzwi, które otwierają nam Ewangelię, które prowadzą nas do Ewangelii. Na ołtarzu leży Ewangeliarz, prawda? Więc stąd ewangeliści i zwiastowanie, czyli Ewangelia jest dobrą nowiną, jest lepszą nowiną. Stąd my otwieramy te drzwi i centralnie leży tam na ołtarzu Ewangelia. Z prawej strony, patrząc tak od, front, od strony części środkowej świątyni, z prawej strony królewskich drzwi znajduje się ikona Chrystusa Zbawiciela. Często Pantokratora, Wszechwładcy, a z lewej strony znajduje się ikona Matki Bożej. Następnie są ikony, są w zależności od wielkości ikonostasu, są drzwi diakońskie, którymi wchodzą diakoni do świątyni, do miejsca najświętszego, do prezbiterium. Na drzwiach diakońskich są zazwyczaj albo aniołowie, albo po prostu diakoni namalowani. Ksiądz jest protodiakonem. Jeszcze mógłbym poruszyć temat różnicy. Widziałem księdza wykład o protodiakonach, ale może już skupmy się na razie na ikonostasie. Proszę No bardzo. dobrze, to później dopowiem. Za diakońskimi drzwiami znajduje się ikona zazwyczaj świętego z prawej strony patrona danej świątyni. Czy to jest święty, nie wiem, jak w mojej cerkwi Grzegorz Peradze, czy to jest święty Jan Teolog, czy inny, no zazwyczaj tam po prawej stronie od drzwi diakońskich. Po lewej stronie od drzwi diakońskich znajduje się z kolei też lokalnie czczonego świętego, w sposób szczególny, prawda, czczonego ikona. W rzędzie wyższym nad królewskimi drzwiami zazwyczaj znajduje się szereg świąt takich wielkich, ikony 12 wielkich świąt i ikona Paschy, czyli Zmartwychwstania, bo ikona Zmartwychwstania jest ikoną takiego święta, można powiedzieć święta świąt, które jest poza tym szeregiem 12 wielkich. Nad samymi królewskimi drzwiami często też jest ikona Ostatniej Wieczerzy, by przypominać ludziom o tym, że to jest właśnie miejsce, gdzie jest tam w prezbiterium odprawiana będzie Ostatnia Wieczerza. No i wyższe te rzędy, które już tylko w wielkich świątyniach są, to są rzędy apostołów, proroków starotestamentowych. Na górze zazwyczaj był taki piękny też piękna tradycja, że się umieszczało deesis, czyli ikony Chrystusa, Matki Bożej Jana Chrzciciela, no i na samej górze krzyż. Więc te wielkie ikonostasy to tak są zbudowane. Dzisiaj z tego, co tak widzę, to są te dwa rzędy, powiedzmy tak, zazwyczaj tworzone. Mam wrażenie, że w ostatnich latach też jest taka tendencja, by raczej budować niższe ikonostasy niż większe, Czyli by właśnie paradoksalnie były ikonostasy rzeczywiście. nieortodoksyjnie, robi się nieortodoksyjnie. Robi się nieortodoksyjnie. Znaczy, żeby rzeczywiście ten ikonostas łączył, prawda? Łączył i wprowadzał wiernego w tajemnice, które dokonuje się tam podczas liturgii świętej, liturgii eucharystycznej, bo to jest, liturgia jest centrum życia duchowego. To, o czym wspomniałem wcześniej, życie duchowe jednostki w kościele, o które się dba w tradycji katechetycznej, ono się realizuje dopiero w życiu duchowym wspólnoty, w życiu takim sakramentalnym. I ten pneumatologiczny charakter duchowości prawosławnej jest nierozłącznie związany z charakterem eucharystycznym, to znaczy indywidualizm jest niezbędny do tego, by powstała wspólnota wiernych. I dopiero wówczas ta wspólnota jest świadomą wspólnotą wiernych, która spotyka się wokół tego, co się dokonuje na ołtarzu. No tu jest też ciekawe, że Więc no Państwo tak. nazywają tylko liturgią. Liturgia to jest jakby zarezerwowana dla Eucharystii, prawda? Jako tego źródła i centrum, Nie które się tak. przeradza w teja liturgię, czyli w tą Bożą liturgię, a cała reszta jest nazywana już inaczej, jak służba Boża, treby, czyny. Jeszcze tak dwa Tak, słowa, gdyby. jest najważniejszym nabożeństwem w Kościele prawosławnym jest właśnie liturgia święta, czy boska liturgia, jak niektórzy tłumaczą, fia liturgia, to jest dosłownie boska liturgia.
I to jest nabożeństwo eucharystyczne, czyli rzeczywiście słowo liturgia zarezerwowane jest dla tego szczególnego nabożeństwa, jakim jest nabożeństwo eucharystyczne, sprawowanie sakramentu ciała i krwi Pańskiej. I to jest różnica z Natomiast są inne. kościołem zachodnim i podejściem zachodnim. W kościele zachodnim jest to msza święta. Jest jednym z Tak. sakramentów, a tutaj jest głównym centrum życia, prawda? Tak, u nas jest głównym centrum życia, tak. Liturgia święta jest centrum życia duchowego Kościoła prawosławnego. Natomiast są inne jeszcze nabożeństwa, jest jutrznia, nieszpory, czyli wieczernia, Esperinos, czy powieczerze, nabożeństwo północy. To są nabożeństwa sprawowane zazwyczaj w klasztorach, a nie w parafiach. I są to, no to są nabożeństwa. Do tego jeszcze należy dodać, że są tak zwane, tu pan wspomniał, treby, czyli takie. To raczej są takie modlitwy w intencjach szczególnych, o tak bym powiedział. Czy to z okazji, takie modlitwy z okazji święta państwowego jakiegoś, czy to z okazji molebień dziękczynny, czy to jakieś prośba o coś, czy o uzdrowienie chorego. No mnóstwo jest takich tych modlitw. One się nazywają często molebnami, bo to jest taka prośba, prawda? Taka prośba do Pana Boga w konkretnym celu. Są też nabożeństwa Panichidy i obrząd pochówku, czyli mamy te wszystkie związane ze śmiercią, też elementy. No i tego jest rzeczywiście sporo. To się nazywa wtedy nabożeństwem, prawda? Natomiast liturgia święta jest tym nabożeństwem eucharystycznym, które jest centrum życia duchowego. To dlaczego ksiądz jest proto pierwszym diakonem? W Kościele prawosławnym mamy trzy stopnie kapłańskie. Najwyższym to jest biskup. Biskup wyznacza swoich takich, można powiedzieć, reprezentantów w parafiach, którym są kapłani, prawda? I oni w imieniu biskupa sprawują liturgię eucharystyczną. No i później są diakoni, którzy kiedyś historycznie diakonia to była posługa charytatywna, taka posługa w życiu parafialnym. Kapłan był od sprawowania sakramentów, diakon był od pomocy wspólnocie, prawda? No No dzisiaj Państwo, tylko niestety. przepraszam, że ta dyskusja się dalej toczy i w Kościele Zachodnim również, tak? Czy to jest posługa, czy forma święceń, czy tutaj jest rozróżnienie? Tak, że u nas to jest w Kościele prawosławnym, to jest forma święceń i to już w dziejach apostolskich jest opisane, że to był sposób szczególny wybrani przez nałożenie rąk diakonii, siedmiu diakonów. Natomiast rzeczywiście ta taka starożytna posługa diakona, ona zanikła, po prostu Anioła, zanikła. anioła, bo to aniołowie Nie, posłani, prawda? tak, ta posługa zanikła, ponieważ inne instytucje zaczęły się zajmować tym, czym diakoni powinni się zajmować, prawda? I dzisiaj w Kościele prawosławnym diakon to jest ten, który czyta, wygłasza litanie, wygłasza różne tam prośby, prawda? Zazwyczaj to jest on takim, można powiedzieć, urozmaiceniem czy nabożeństwa, jest przy biskupie bardzo często diakoni z pięknymi głosami, prawda? Odprawiają po to, by jakoś tak ładnie to wszystko wyglądało, więc do tego się tylko sprowadza posługa diakońska. Czyli Natomiast na te zachodzie trzy. do czytania Ewangelii głównie, tak? On jest od czytania No Ewangelii. to my mamy troszkę więcej, powiedzmy, bo diakon jednak uczestniczy realnie w sakramencie Eucharystii, współcelebruje, nie sprawuje, ale. Tam nie rozumie się go jako osobną posługę i osobne powołanie, tylko jako pewien stopień do prezbiteratu, także to też tak trochę, po prostu diakon ma cię No, prowadzić do święceń. u nas w Kościele prawosławnym jest tak zwany diakon, to na zachodzie to się nazywa diakonat stały, więc u nas może być ktoś diakonem całe życie. Są tacy diakoni, U którzy katolików wspaniałe chyba posługi też, w nieśli. kościele zachodnim chyba też jest diakonat stały dla świeckich. Do dzisiaj już nie chcę tu z imienia, z nazwiska, ale mamy w Białymstoku najstarszego diakona w Polsce, który, no, co, jak pamiętam od dzieciństwa, całe swoje życie to posługa w kościele, śpiewa, odprawia, rozmawia z ludźmi. Wcześniej w Warszawie Świętej Pamięci był taki ksiądz diakon, protodiakon Włodzimierz, który też swoją posługą, można powiedzieć, mnóstwo dobra zrobił, bo nie wiem, tylu ludzi namówił, nakłonił do zawarcia związku małżeńskiego, że może żaden kapłan się nie pochwali taką ilością. Natomiast jest posługa stałego diakonatu. Czasami jest tak, że rzeczywiście diakonat trwa bardzo krótko i jest tylko takim drogą do kapłaństwa. Natomiast no jest to posługa na pewno piękna, anielska. Uważam, że jest posługą taką,
no, która daje dużo dynamizmu i uroczystości, i takiego uroczystego charakteru w ogóle nabożeństwu. Więc w pewnym sensie, no, ja to w ogóle lubię tę posługę, więc dlatego jestem diakonem. Ksiądz mówił, że to Natomiast jest tylko taka, no dlaczego? właśnie, przepraszam, proto, teraz proszę. Tak. Dlaczego? Natomiast kwestie protodiakonów i arcydiakonów to już są kwestie. Kiedyś było tak, że w danym mieście powinno być nie więcej niż 7 diakonów, a pierwszy z nich był protodiakonem, czyli on był zarządzał innymi diakonami, i bo oni sprawowali funkcje charytatywne. Oni dbali o to, żeby każdy z wiernych miał chleb, prawda, żeby nie głodował, żeby mieli gdzie tam, gdzie mieszkać. Więc ten proto zarządzał, protodiakon zarządzał innymi diakonami. Dzisiaj to już jest tylko tytularne. Zachowało się to tytularnie, ale bardzo ładnie. I po prostu po iluś latach posługi diakon jest podnoszony do godności protodiakon w ramach takiego, no, takiego wyróżnienia, można powiedzieć. Jak w Kościele Rzymskim jest tam No ksiądz kanonik, czy są te różne takie to tytularne. właśnie jest tego rodzaju. Tak, nie, Obszywa de sobie facto niczym się nie czerwonym, zmienia tak. posługę. Po prostu sobie sutannę obszywa czerwoną nitką, no i to jest taka No nobilitacja. właśnie, tak. Tak, duchowni myślę, że i zachodni, i wschodni lubią dbać o swoje szaty, żeby były ładniejsze, prawda? Więc tutaj jest, tak sobie żartuję oczywiście, ale tutaj też jest powód do tego, żeby protodiakona dłuższy mu taki orarium dać, którym będzie mógł się otoczyć bardziej niż diakon. No, to moglibyśmy jeszcze naprawdę, bo tu się wchodzą jeszcze szaty liturgiczne. Czy macie też dalmatyki dla diakonów, czy inaczej się to państwo nazywa? Oj, nie, tutaj chyba wykaże się ignorancją, nie wiem, co pan ma na myśli. Chodzi o, co to jest dalmatyka, Rodzaj nie wiem nawet. węskiego, no, rodzaj Tak, u wąskiego, nas to się nazywa orarion, tak, to u nas to się tak, nazywa ornatu orarion, przeznaczonego stricte jest taki. dla diakona. Tak, mamy to. Właśnie to jest ten orarion, to jest właśnie coś, co tak, tego diakona, no tak. Można powiedzieć, no wyróżnia, bo kapłan ma stółę, a diakon jest tutaj opleciony takim orarionem. Naprawdę tutaj jeszcze wątków, bo mówię, mam wiele przygotowanych, ale z szacunku dla księdza czasu może na dzisiaj zakończmy. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za to muśnięcie, zaledwie dotknięcie tej arcybogatej, by piękna teologii i Kościoła prawosławnego. Myślę, że Państwo, jeśli będą chcieli pogłębić temat, to z pewnością zachęcamy, prawda? I chciałem jeszcze podziękować Jego Eminencji, wielce błogosławionemu Sawie, prawosławnemu metropolicie warszawskiemu i całej Polski za wydelegowanie tutaj, oddelegowanie księdza do rozmowy, bo to chyba był najlepszy wybór. Także serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.